Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nie spodziewałem się tak dużego zainteresowania. Pierwotnie to miało być małe spotkanie gdzieś w piwnicy dla członków Kolibra. Krótka historia o tym, jak ja właśnie staram się zdobyć pozwolenie na broń. Natomiast to wyszło całkiem duże spotkanie. Bardzo dziękuję za techniczne przybycie. Dlatego też trochę no, tak głębiej podeszliśmy do tematu i ja omówię kwestie prawne, jeśli chodzi o dostęp do broni w Polsce. Może to przez moment wydawać się nawet chwilami nudne, ale to się przyda nawet do egzaminu na patent. Natomiast kolega Jakub pokaże broń, to jest prawdziwa broń, to nie jest ASG. I opowie, w jaki sposób można zdobyć pozwolenie w Polsce, punkt po punkcie, krok po kroku poprowadzi, jak za rękę. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Żeby każdy tylko zacząć jakimś mądrym hasłem, to skorzystałem z tego cytatu. Ponad 550 milionów sztuk broni palnej znajduje się w światowym obiegu, co oznacza, że jedna sztuka przypada na 12 osób. Pytanie brzmi, jak uzbroić pozostałe 11. I na tym skupimy się na dzisiejszym spotkaniu. A propos, to są słowa Filipa Lutego, takiego konstruktora broni. Okej. Omówię krótko, znaczy nie krótko, długo. Ustawę o broni amunicji jak widać, z 21 maja 1990 roku. Ta ustawa była zmieniana 19 razy. Ostatnie zmiany na przykład weszły w życie tydzień temu. Natomiast to, co jest najistotniejsze, kluczowa zmiana, kluczowa dla dostępności do broni w Polsce, do broni palnej, weszła w życie w 2011 roku. Omówię też krótko rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące przechowywania, noszenia i identyfikowania broni. Natomiast kolega Jakub zajmie się właśnie odpowiedzią na pytanie, jak w ciągu 6-9 miesięcy zdobyć pozwolenie na broń. Dla osób, które się spieszą, które chcą mieć streszczenie całego dzisiejszego wykładu w ciągu kilku minut, właściwie na kilku sekund powiem, że obecnie, tak jak jest stan prawny obecny w Polsce, pozwolenie na broń większość osób na tej sali, jeśli nie wszyscy, mogą otrzymać w ciągu góra pół roku do roku. Wymaga to trochę zachodu, trochę chodzenia, trochę pieniędzy, ale nie jest to, co jest najistotniejsze. Nie jest to, nie zależy to od woli urzędnika, woli policjanta czy komendy głównej policji. Jest to całkowicie w Państwa rękach, żeby w ciągu pół roku do roku mieć w domu broń palną, normalną, nie sportową, normalną, taką jak tutaj leży. Ok. No więc ustawa z... Ustawię sobie ten mikrofon, przepraszam. Więc generalnie ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji oraz przechowywania, zbywania i deponowania broni oraz przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasady funkcjonowania strzelnic. I generalnie to, co stwierdza ta ustawa, poza przypadkami określonymi w ustawie, nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Także jeżeli chcemy cokolwiek zacząć się w życiu zajmować bronią, czy po prostu ją posiadać, musimy tą ustawę znać. Ustawa trochę jest chaotycznie napisana, nie jest mistrzostwem świata, ale postaram się to jakoś ogarnąć. Więc ustawa, kiedy mówi o broni palnej, broni pneumatycznej, potem w kolejnych punktach jest uszczegółowiana, o jaką broń pneumatyczną chodzi, o miotacze gazu, o broń białą, tu w tym na przykład miejscu jest z tego właśnie punktu wynika ograniczenie do sprzedaży pałek, które imitują kij bejsbolowy, pałki z ciężkiego i twardego materiału również są ograniczone w tą ustawą, wymagają posiadania pozwolenia. Kastety, nunchaki, ukryte ostrza, kusze,
bez pozwolenia nie mogą posiadać kuszy oraz paralizatory, czyli przedmioty przeznaczone do bezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej. Więc kiedy myślimy o broni, o tego typu przedmiotach, że chcemy je posiadać, w Polsce jest całkiem spore grono ludzi, którzy zajmują się strzelaniem z łuków i kusz właśnie, więc z łuków można sobie strzelać bez problemu, ale na kusze trzeba mieć pozwolenie. Także osoby, które chcą na przykład się tym zajmować, również muszą znać tą ustawę. Okej, kiedy słowo amunicji w ustawie, mowa jest o amunicji do broni palnej. I artykuł 5 jest istotny dla osób, które być może zajmują się zbieractwem. Mianowicie gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. Były przypadki, kiedy jakiś właśnie znalazca, taki chodzący z wykrywaczem metalu po lesie, znajdował jakąś fragment, zardzewiały fragment broni zakopany w lesie. I okazało się, że to jest jakaś istotna część broni. Wobec tego w myśl ustawy jest to broń palna, więc w myśl ustawy jest posiadanie coś takiego zabronione, bez zgody, bez pozwolenia i miał z tego powodu prokuratorem ścigała, były sytuacje, kiedy te służby skazywane. Istotnymi częściami broni palnej są szkielet broni, baskila, czyli jak się łamie dubeltówkę, to ta część w środku, która jest łamana, to jest baskila. Lufa z komorą nabojową, czy nie sama lufa, bo to jest po prostu rurka, może nie po prostu, ale to jest grubsza rurka, tylko lufa z komorą nabojową. Zamek, czyli jak mamy na przykład tego Glocka, to jest ta część górna, właśnie, która się przesuwa, ale to jest coś, co zamyka nabój. Komora zamkowa. W zawsze broni to są różne elementy w bloku, to praktycznie prawie cały szkielet i bęben nabojowy. Kolba nie jest istotną częścią broni, magazynek też nie jest i sama lufa. Istotnymi częściami amunicji są pociski wypełnione materiałami wybuchowymi. Także spłonki oraz materiał mówiący w postaci proku strzelniczego. I teraz tak. Artykuł 6 mówi o tym, że zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających rodzaj, kaliber, przeznaczenie. Przerabianie broni jest traktowane jako wyrób broni. No jest oczywiście zakazane bez pozwolenia. Co istotne, nie można posiadać nawet tak zwanych zdekowanych broni. Czyli takiej pozbawionej cech użytkowych, która może tylko wisieć na ścianie. Czyli jeżeli ktoś zdykuje kałacha, to się robi w specjalnych firmach, które się tym zajmują, mają to pozwolenie. Nie wystarczy zaspawać sobie rufy. To jest taka broń, jest także również ewidencjonowana. Musi być zgłoszone posiadanie takiej broni, więc kolekcjonerzy, którzy na przykład są po prostu krzecy do zdoby czy dla zabawy broń, która absolutnie nie ma zdolności strzelania, również podlegają tej ustawie i również taka broń rejestrowana i muszą posiadać, muszą zarejestrować to, posiadanie takiej broni. Okej. W rozumieniu ustawy broń palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Ogólna definicja, później są wykluczenia, które są bardzo istotne, ale nie będę przekazał może faktów. Oczywiście ustawa zajmuje się także bronią palną sygnałową, bronią palną alarmową, czyli tak zwanymi hukowymi pistoletami. Istotnym też pojęciem, które wprowadza ustawa, jest Europejska Karta Broni Palnej. Nie możemy sobie, mając broń, tak po prostu jechać za granicę. Musimy mieć zgody, że poruszać się po Europie, musimy mieć paszport dla broni, nazwijmy to Europejską Kartę Broni. Ale artykuł 8 jest z kolei istotny dla miłośników wiatrówek. Ten artykuł precyzuje, jaka broń pneumatyczna, jakie wiatrówki są objęte tutaj regulacjami tej ustawy.
mianowicie takie, których energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę przekracza 17 Joule. Dlatego wszystkie wiatrówki, które są sprzedawane na Allegro, tak na zasadzie płacę im wszystko do domu, mają wyraźnie zaznaczone, że ich energia nie przekracza 17 Joule. I one są nierejestrowane, można je posiadać. One nie są traktowane jako broń, nie są objęte przez tą ustawę, ale jeżeli dokonamy przeróbki oczywiście i wzmocnimy wiatrówkę powyżej 17 Joule, no to w tym momencie podpadamy pod tą ustawę. Jest oczywiście zabronione bez zgody, bez zarejestrowania takiej wiatrówki itd. To, co jest najistotniejsze, rozdział drugi. Zasady i warunki wydawania, cofania, pozwolenia na broń, rejestracji oraz dysponowania bronią i amunicją. Broń palną i amunicję do broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji. Czyli jeśli przejdziemy wszystkie kroki potrzebne do konieczne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń, to ten wniosek składamy do naszego komendanta wojewódzkiego policji. To, co jest istotne, co ludzie zawsze pytają, to jest to, czy jak ja mieszkam, jestem zameldowany u rodziny na Podlasiu, a w studiu w Gdańsku, to gdzie mam, i tu mieszkam generalnie, to gdzie mam składać? Składa się w Gdańsku. Tam, gdzie się mieszka, tam, gdzie się przychowuje swoją broń. Jeśli jest się żołnierzem zawodowym, no to wtedy nie składa się to w komendzie wojewódzkiej policji, tylko u komendanta żandarmerii wojskowej. Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony. Legitymacje również są wydawane przez komendanta wojewódzkiego policji. Generalnie ja jestem w Zedlonga i dzięki temu, że jestem na finiszu zdobywania pozwolenia na broń, poznałem bardzo dobrze Olsztyn i tamtejszą komendę główną, komendę wojewódzką policji, Wydział Postępowania Administracyjnego. Ale teraz przechodzimy jakby do najważniejszego punktu wykładu. To jest ten punkt ustawy, który jakby wywrócił do góry nogami dotychczasową praktykę całkowitej uznaniowości. Aż ten i kolejny. Właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń, jeśli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. To jest, będzie wyjaśnione później znaczy dokładnie, jak ustawa dokładnie rozumie to stanowienie zagrożenia dla samego siebie i porządku. Oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Lista ważnych przyczyn posiadania broni jest wymieniona w ustępie 2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach ochrony osobistej. Do tej pory no, cały czas istnieje ścieżka starania się o broń do ochrony osobistej. Składamy podanie do komendanta wojewódzkiego policji. Mówimy, że jesteś podlegany. Jeszcze będę wyjaśniał, jakie muszą być spełnione warunki, ale żeby przejść tą ścieżkę, to trzeba być ministrem albo posłem. W tym punkcie broń otrzymują jednostki i całkowicie zależy wydanie decyzji od woli komendanta policji. Ochrona osób i mienia to dotyczy ochroniarzy. Dla celów łowieckich, to jeżeli chcemy polować na zwierzynę i być myśliwymi. Natomiast punkt 4, 6 i 7 są tu dla nas najistotniejsze. Pozwolenie do... można się starać w Polsce obecnie o pozwolenie na broń w celach sportowych, w celach kolekcjonerskich i posiadanie broni w celu pamiątkowym. I przejście i uzyskanie broni dla tych konkretnych trzech celów, jeśli spełniamy warunki, o których mówi ustawa, broń otrzymujemy, pozwolenie na broń otrzymujemy. Zniknęła w tym miejscu znamiowość policji. Jest dokładnie, ustawa precyzuje, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać broń dla celów sportowych,
I komenda policji nie ma tu nic do gadania, jeśli tylko spełniliśmy warunki wymagane przez ustawę. Okej. Okay. Teraz przejdźmy do tych ważnych przyczyn, które pozwalają posiadać broń. Jeśli chcemy broń do ochrony osobistej, no to musimy, tą ważną przyczyną jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. No. I tu jest potrzebne, dlatego to jest tak trudne do udowodnienia, bo cokolwiek powiemy, to możemy zostać, nasze podanie może zostać odrzucone przez policję. Jest taka anegdota, to legenda miejska, nie wiem, czy to jest prawdziwe zdarzenie, ale oddaje dobrze charakter. Mianowicie człowiek bogaty mówił, że boi się napadu, boi się, że zostanie napadnięty, okradziony i dlatego chce broń. Policja mówi, no ale po co panu broń, przecież na panu jesteśmy, my pana ochronimy, nic się panu nie stanie. Proszę nie przesadzać. No, zgłasza się człowiek po miesiącu, że go napadli, że go okradli, że chce mieć pozwolenie na broń. Ale po co pan teraz pozwolenie na broń, skoro już pana okradli? Generalnie ten punkt jest tak nieprecyzyjnie sformułowany i tak niejasny, że jeśli nie jest się, tak jak mówiłem, właśnie kimś ważnym, to faktycznie jest nie do zdobycia pozwolenia na broń dla celów ochrony osobistej. Ja mam w tym miejscu pytanie. Myślę, że to jest dobry punkt, żeby to wyjaśnić. Pozwolenie na broń. Pozwolenie na posiadanie broni i pozwolenie na posiadanie broni przy sobie. Będę to. Myślę, że dobry byłby punkt, żebyśmy to wyjaśnili krótko, bo inaczej to nie. Nie, to nie jest dobry. Będę o tym mówić. Kolejna sprawa to jest posiadanie broni do celów łowieckich. No to oczywiście, jeśli chcemy polować na zwierzęta. Natomiast punkt trzeci to jest to, co jest najistotniejsze. Artykuł 10 ust. 3, punkt 3, udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, czyli w jakimś klubie sportowym strzeleckim, to jest coś, co można w prosty sposób pokazać. Proszę bardzo, jestem członkiem klubu strzeleckiego. Posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b, czyli posiadanie patentu strzeleckiego oraz licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego. W Polsce jest to PZSS, Polski Związek Strzelstwa Sportowego. Właśnie chciałem tutaj nadmienić, jeśli chodzi o te kwestie sportowe, bo jeśli masz jakiś klub, który przyjmuje tak członków, jeśli chodzi o strzelanie sportowe, to chętnie bym się dowiedział. No, ja strzelałem sportowo przez 2 lata i raczej korzystałem z broni wynajmowanej w... Jasne, ale to będziemy mówić na końcu. To jest skomplikowane, bo trzeba uzyskać legitymację sportową, startować... Nie jest. To nie jest. Przychodzić, dajesz... Nie jest, naprawdę nie jest. Ale... Okej, będziemy o tym mówić. Ja bym prosił, możemy się umówmy, że... Naprawdę o tych wszystkich rzeczach będę mówił. Także może część pytań będzie po tym, jak Łukasz powie o takiej właśnie konkretnej ścieżce i o ludziach konkretnych, których przeprowadził. Bo wokół tego tematu jest mnóstwo mitów. Jest też... Ja też się z tym spotkałem, o czym akurat mówić, że kluby sportowe są niechętne do przyjmowania członków, na przykład nowych. Natomiast jeśli spełnia się warunki ustawy, to się dostaje, można w klubie nie mieć wsparcia i informacji na ten temat, ale jeśli spełnia się warunki ustawy, to się pozwolenie otrzymuje i koniec, kropka. Tutaj nie ma nikt do gadania, nic. Okej. Okay. Punkt 5 to udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. To jest też coś, co można udokumentować. Jestem członkiem stowarzyszenia, pokazuję jakieś zaświadczenie ze stowarzyszenia i koniec. I w tym momencie mam to udokumentowane. Udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. To jest też coś, co jest jednoznaczne. Akt darowizny można spisać, akt spadkowy również. Tak się po prostu nie spisuje, ale to jest coś, co można przedstawić i od tego nie ma tego żadnej znajomości. Przepraszam, a czy broń dla celów pamiątkowych musi być wtedy już jakby zdemilitaryzowana? W sensie muszą być... Nie.
Normalny. Może być normalny. Zupełnie. Okej. Okay. Od razu przechodząc do dalszego pytania. Udokumentowane członkostwo stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b. Czyli co, o czym jest mowa w tym artykule 10b? Uprawianie sportu o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. I dokument, o którym mowa w ustępie pierwszym, wydaje po przeprowadzeniu egzaminu Polski Związek Sportowy, PZSS, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł. I to jest coś, coś, z czym się spotkamy na naszej drodze do pozwolenia na broń, czyli Polski Związek Strzelstwa Sportowego. Będziemy musieli zdać patent, egzamin na patent. To nie jest trudne, jest to krótki test, krótki pobyt na strzelnicy, pokazujący, że umiemy załadować broń i strzelić. I oczywiście składki co roku na legitymację. 50 zł. Ok. Kolejny bardzo ważny punkt. Te wszystkie pozwolenia na broń, to co tutaj przed chwilą, na broń do celów sportowych, na broń do celów kolekcjonerskich i do broń również pamiątkową, wydaje się na broń bocznego zakłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm. To boczny zakłon to są bronie przede wszystkim sportowe. Centralnego zakłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm. To jest to wszystko, co tutaj leży, poza strzelbą pierwszą. Broni gładkolufowej, to jest ta pierwsza tutaj strzelba. I przystosowane do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego. To wszystko to jest broń sportowa. Rzeczywiście są zawody, na których się z takiej broni strzela. Z tej strzelby chociażby do rzutków, z tego typu karabinów, z tych karabinków i z tych pistoletów czy rewolwerów do tarcz albo w zawodach dynamicznych do tuperów jeszcze czegoś innego. Także kiedy myślimy pozwolenie na broń sportową, broń do celów sportowych, to tak naprawdę to pozwolenie obejmuje, nie wiem, 90% broni dostępnej na rynku cywilnym. Pozwolenie na broń, które ma w ustępie pierwszym, nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną. Oczywiście u szyjów mamy najpierw określenie ogólne, na co możemy otrzymać broń i potem wykluczenie. I broń szczególnie niebezpieczna to jest broń samoczynna. Ja zaraz wyjaśnię, co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. Broń palna pozwalająca na zatajnienie jej przeznaczenia. Ukryta w walizce, jakaś w nietypowym kształcie na przykład. Broń palna, taka, którą można jakby pomylić ze zwykłym przedmiotem. Broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowany do strzelania z użyciem tłumiku huku. Ta druga część jest kompletnie absurdalna, bo każda broń w praktyce jest przystosowana do strzelania z użyciem tłumiku huku. Tłumikiem może być nawet, jak ktoś pokazywał na YouTube, jest taki filmik, nawet zwykły miś pluszowy. Ale generalnie, jak jesteśmy wyposażeni w tłumik huku, to od razu jesteśmy w myśli ustawodawcy płatnymi zabójcami mafii i to jest wręcz szczególnie wtedy niebezpieczne, nie można tego robić. Powiem ciekawostkę, w krajach skandynawskich wręcz jest obowiązkiem, jak jest się myśliwym, na przykład polowanie z tłumikiem, bo nie, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy mieszkają. Bo to na broń strzela, hałasuje, tam mogą być gdzieś jacyś ludzie, czy spacerować, czy... Z drugiej strony u nas jest etyka i właśnie nie reszta stada. Nie słyszę. Z drugiej strony u nas jest kwestia etyki łowieckiej, a nie kwestia tłumika, bo no ja należę do PZL. To jest kwestia po prostu płoszenia stada, żeby nikt nie wystrzelał 50 dzików naraz. Z tłumikiem można by to zrobić. Aha, okay. Nie wnikam, nie znam zupełnie prawa łowieckiego, natomiast chodzi o, tam akurat intencja jest taka, żeby nie przeszkadzać ludziom, że można sobie strzelać i nie przeszkadza to jakimś tam siedziskom. I oczywiście broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażów. Ja nie znam takiej broni, ale ta wszelka dostępna w zakupie normalna broń jest wykrywalna, łącznie z tak zwanymi plastikowymi blokami, też ma elementy metalowe, więc są jak najbardziej wykrywane. Pierwszy obrazek.
zapytam od razu, bo nie wiem, czy ta lista jest wyczerpująca, te cztery punkty, czy tam coś jeszcze jest? To jest wszystko. Aha, bo w niemieckiej ustawie jest tak, że jeżeli celownik laserowy mamy, to broń jest uważana za ofensywną i w tym zabronioną. Czy u nas takie ograniczenie również jest, jeśli chodzi o lampy, czy do latarki i lampy? Nie, nie mówię nic, to wszystko. To jest całe brzmienie tego artykułu, nie ma tu już żadnych innych wykluczeń. Okej, przykłady gorszego zapłonu, szwajcarski producent Hammerli, typowa broń sportowa, nawet widać taką rękojeść, takiego typowego strzelania tarczowego. Centralny zapłon, jest to większość dostępnych na rynku pistoletów i karabinów. Glock, to co leży poza tą strzelbą, broń, którą nosi policja przy pasie. Jakieś także historyczne karabiny, tak jak na przykład tutaj na zdjęciu Mauser, oraz broń gładkorufowa, czyli te pompy, tak zwane, znane z amerykańskich filmów. Broń śródowa używana do na przykład strzelania do rzutów. Przypomnę, że ustawa mówiła o tym, że broń samoczynna jest szczególnie niebezpieczna i jest zabroniona do posiadania. Wyjaśnię, o co chodzi. Polska nomenklatura trochę się różni od nazewnictwa amerykańskiego i broń nieautomatyczna to jest taka, która wymaga przeładowania po każdym strzale, którym na przykład karabin Mauser jest pompka, też jest broń nieautomatyczna. Chyba nie pamiętam. Zakaz zwykła, bo są opcje. Natomiast broń półautomatyczna w Polsce to nie jest to samo co amerykańskie semi-automatic. To jest przykład broni półautomatycznej. Czyli po strzale pocisk, znaczy łuska wypada i to jest ten częściowo automatyczny, trzeba jej tam wyjmować. Natomiast wszystkie to co tutaj leży, poza tym strzelą, nie wiem czy jest tą strzelą, ale na pewno te karabinki i pistolet i rewolwer, to jest broń automatyczna w polskiej nomenklaturze. Tylko, że samopowtarzalna. Czyli po każdym, kiedy ciągniemy za język spustowy i pada strzał, to żeby oddać następny strzał, nie musimy nic więcej robić poza pociągnięciem po raz kolejny za język spustowy. Czyli i są na przykład AKM-y, popularne kałachy, dostępne do zakupu na rynku cywilnym, które właśnie nie mają ognia ciągłego w języku polskim, na tym się mówi, że to jest broń automatyczna, samoczynna. I to jest po prostu taka, która po naciśnięciu spustu wystrzeliwane są kolejne pociski. Zakładam, że dotyczy również serii trzech pocisków na przykład, tak? Tak. To już jest za automat uważane. Tak, to już pada pod samoczynną. Pod samoczynną. Tak. Okej. Okay. Także broń typowo wojskowa jest, różni się właśnie tym trybem pracy. Samopowtarzalna i samoczynna. Czyli strzelam, naciskam, pociągam za spust wylatują pociski z lufy, dopóki nie opróżni się magazynek. Okej. Okay. Czyli teraz, kiedy widzimy nastawę, i widzimy, że pozwolenia broń do celów sportowych można otrzymać na broń bocznego zapłonu, to mamy w głowie taką broń sportową, centralnego zapłonu, to mamy w głowie przed oczami, w tym momencie praktycznie większość dostępnych broni na rynku. To kałach odpada, bo jest powyżej 12 mm. Co odpada? Kałach. Nie odpada. W zależności są różne rodzaje kałacha, bo jest też kałacha na klatkach. No, broń jest w 5,56 natowskim kalibrze. Jaki jest kaliber? 7,62. Kaliber to jest poniżej 12 mm. Odpada Desert Eagle w największym kalibrze. Jeśli to jest 12,6, więc ono pada na przykład. Natomiast kała AR-15, wszystko to jest dostępne na sportową i kolekcjonerską oraz pamiątkową licencję.
właśnie, punkt 7. Do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, o której mowa w punkcie 1.6, czyli między innymi ta, która tu została wymieniona. Okej. A propos taką ciekawostkę powiem. Są osoby, którym udało się nawet broń automatyczną, samoczynną zarejestrować na pozwolenie kolekcjonerskie. Także jak się przeanalizuje tą ustawę, to wcale już jej teraz nie wyświetlam wszystkich punktów, ale ten zapis tutaj obejmuje także broń, pozwolenie na broń samoczynną. Wymaga to dużo zachodów, są dużo pory, ale podobno komuś się udało. I teraz tak, co to jest broń szczególnie niebezpieczna? To teraz już wiemy samoczynna, co to znaczy. Jest jeszcze coś takiego jak amunicja szczególnie niebezpieczna, której nie można posiadać. To, co jest istotne dla nas, to to, że ustawa zezwala na samodzielne wytwarzanie amunicji do własnych celów, co w przypadku niektórych kalibrów jest dużą oszczędnością. Nie będę tego analizował, bo po praktyce w rynku cywilnym ta amunicja jest niedostępna. Okay. Ale oczywiście, jak jest się znowu jakimś zbieraczem i szuka się broni czy amunicji gdzieś tam po lasach i plażach, to nie wolno takiej amunicji, która może jeszcze odpalić, posiadać. Tak przypominam. I tu było pytanie o noszenie. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu policji. Noszenia. Nie przenoszenia. Noszenia. To jest to rozróżnienie tego typu, że noszenie to jest, ja mam tu kabulę i trzymam broń, a przenoszę to, mam rozładowaną broń w jakimś futerale, osobną broń, osobna amunicja, osobne magazynki. I przenosić oczywiście można, bo kolekcjonerstwo na przykład idziemy na wystawę, czy na strzelnicę, można z niej strzelać. Natomiast nosić jej nie wolno bez zgody. No i to jest to zresztą bez wyjaśnienia. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Są dyskusje, co to znaczy, co to jest noszenie załadowanej broni. Czy wystarczy, jak mam podpięty magazynek, czy po przeładowaniu, jak wprowadzę nabój do komory, to czy w tym momencie, jak ustawa na to pozwala, czy nie. Nie wchodzę w to, to nie jest istotne, tak naprawdę was po tym nie sprawdzę. Natomiast nie ma wątpliwości, że broń z podpiętym magazynkiem można nosić. Rozporządzenie, o którym wspomniałem ministra z zeszłego roku, dokonało takiej małej rewolucji odnośnie przechowywania i odnośnie właśnie noszenia. Ja to rozporządzenie będę omawiał na samym końcu, więc będę jeszcze mówił szczegółowo, na czym polega to noszenie i dlaczego można nosić broń sportową, tak uprzedzając fakt. Ale a propos, to jest najistotniejsza różnica między bronią do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych oraz bronią do celów sportowych. Jeżeli chcemy, myślimy o broni do obrony miru domowego, żeby mieć po prostu w domu broń w razie napadu, to wtedy wystarczy nam broń, wystarczy starać się o pozwolenie kolekcjonerskie, które jest stosunkowo tańsze niż sportowe. Natomiast jeśli myślimy o tym, żeby mieć broń z obrony osobistej, to w tym momencie warto pomyśleć nad bronią do celów sportowych, bo ją można nosić, o czym będę jeszcze później mówił. To jest też istotny punkt. Pozwolenia na broń nie wymaga się w wypadku gromadzenia broni w zbiorach muzealnych, to raczej nikogo nie dotyczy. Punkt drugi jest bardzo ważny tak naprawdę. Używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia.
To jest bardzo istotna rzecz dla osób, które broń widzą tylko na filmach lub teraz tutaj na stole i nie miały z nią żadnego kontaktu. W tym momencie można, może nie, bo już zamknięte, ale jutro można jechać na strzelnicę w Gdańsku, na Matejki jest strzelnica Czapli, w Lublewie jest też strzelnica Czapli, bardzo fajni instruktorzy. Płacimy, trzeba się mówić wcześniej, płacimy 25 zł za króciutki trening, płacimy, nie pamiętam ile, 45 zł za kilkanaście pocisków, można sobie postrzelać z kałacha, Glocka, ze strzelby, z czego chcemy. Wydajemy 100-200 zł i możemy naprawdę popróbować różnych rodzajów broni i zobaczyć, co to jest w praktyce strzelanie. Nie potrzeba do żadnego ubezpieczenia, żadnego zezwolenia, nic, po prostu dzwonimy, umawiamy, rezerwujemy termin i jedziemy na strzelnicę. Używania broni sygnału oczywiście do celu wzywania pomocy. Dysponowania bronią przez przedsiębiorców, jeżeli chcemy zajmować się handlem bronią, nie musimy mieć pozwolenia na posiadanie broni. Dysponowania bronią przekazano w celu pozbawienia potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych, czyli jak jesteśmy przedsiębiorcą i dekujemy broń, pozbawiamy ją z możliwości strzelania, to też nie musimy mieć tego nawet pozwolenia na broń. Nie musimy mieć pozwolenia, gdy mamy tą broń zdekowaną, tylko ona musi być zarejestrowana i zgłoszona. Paralizatory, nie wymaga się pozwolenia na paralizatory, których średnia wartość prądu w obwodzie nie przekracza 10 mA. Podejrzewam, że sprzedawcy to zadbali, te co są dostępne w sklepach, od zakupienia do ręki mają niższy prąd. Posiadanie broni pneumatycznej. Przypominam wcześniej, bo to uszczegółowione, że do 17 juli. Punkt 10 jest w ogóle rewolucją. Jest absolutną rewolucją. Mianowicie pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz jej replik, czyli współczesnej kopii broni z XIX wieku. Tak zwana broń czarnoprochowa. Wrzucicie w Google broń czarnoprochową, gdzie kupić. Można kupić na Allegro, za 2000 zł ma się bardzo ładny rewolwer. Nowy, który jest kopią XIX-wiecznego rewolweru. Obsługa tego jest cokolwiek, o tak wygląda, taki broń czarnoprochowa. Obsługa tego jest dosyć niewygodna, bo to trzeba nasypać prochu, nasypać tam kaszy manny, przybitki jakiejś tam filcowej chyba też się używa. Wrzuca się kulę, ubija się, potem zakłada się kapiszony. A jak się przygotuje taki rewolwer, on jest dosyć zawodny, nie jest też bezpieczny do noszenia, ale jest to broń celna i ma siłę rażenia zwykłego pistoletu, więc to nie jest zabawka. I szacuje się, że obecnie w Polsce w rękach prywatnych, ponieważ to jest nieintencjonowane, w żaden sposób niekontrolowane przez państwo, to można kupować tak jak wiatrówki. Wchodzisz do sklepu, płacisz i wychodzisz z wiatrówką, wchodzisz do sklepu, wychodzisz z takim rewolwerem, możesz sobie zrobić proch, nie ma problemu, możesz sobie wszystkie te elementy potrzebne tutaj do strzelania z tego kupić lub zrobić. I idziesz na strzelnicę i możesz sobie z tego strzelać. Nawet jest orzeczenie czy komendanta policji, który stwierdza, że można to też nosić, taką broń. Oczywiście jego praktyczna użyteczność jest do celów obrony jest wątpliwa, ale pozwala to też taką uwagę na boku rzucę. Pozwala to w inny sposób spojrzeć na broń. W Polsce szacuje się około 500 tysięcy sztuk tej broni w rękach prywatnych, poza jakąkolwiek kontrolą, jakąkolwiek ewidencją, jakimikolwiek badaniami i nie ma strzelania. A to ma 6 pocisków, można załadować i teoretycznie gdzieś tam zrobić jakąś rzeź. A no to nie ma żadnych 500 tysięcy sztuk broni, ileś set tysięcy ludzi w Polsce tym się bawi, to ma. Zabawa, może to złe określenie, też niekoniecznie. Mama to strzela z tego i nikomu się nie dzieje krzywda. Także to broń czarnoprochowa i ta ustawa, i ten właśnie punkt ustawy, że nie wymaga się pozwolenia w przypadku broni czarnoprochowej
oraz jej replik. Moim zdaniem jest takim praktycznym przykładem, który odczarowuje trochę ten broń palną i ją normalizuje i pokazuje, że to nie jest coś, czego trzeba się bać, a ludzie w Polsce nie są szaleńcami, którzy już sobie skoczą do gardła, kiedy się troszeczkę poluzuje przepis i będzie większa dostępność. Ale to tyle takiej propagandy, wróćmy do stawy. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Składamy podanie do komendanta głównego policji i składamy podanie i tam musimy od razu określić, że będziemy w przyszłości mieć, nie wiem, 8 sztuk broni do celów sportowych, ponieważ 2 potrzebuje rocznego zapłonu, 2 potrzebuje tam centralnego, krótką i długą, strzelbę i tak dalej, tak dalej. Na nią spisujemy dokładnie, jakie rodzaje broni potrzebujemy. Będzie planujemy zakupić do celów kolekcjonerskich ile sztuk. W Olsztynie standardem jest przyznawanie 8 sztuk celów sportowych i 30 celów kolekcjonerskich. Czyli wystarczy, no, większości ludzi na całe życie taki arsenał. Dostajemy zaświadczenie, dostajemy promesy, z tymi promesami idziemy do sklepu, szczegóły będzie opowiadał Jakub. Natomiast ten artykuł to wszystko o tym wszystkim właśnie mówi. Zadanie zaświadczenia, oczywiście jest opłata skarbowa, też będzie o niej pewnie mowa. Powstaje obowiązek zarejestrowania broni, czyli oprócz tego, że przechodzimy jakąś ścieżkę, która skutkuje tym, że otrzymujemy pozwolenie na broń, każdą jednostkę broni, każdą sztukę broni rejestrujemy. Jedziemy tam znowu sobie do Olsztyna, czy w Gdańsku, na komendę główną policji i rejestrujemy tą broń. Każdą, którą kupiliśmy. Oczywiście posiadamy legitymację na tą broń. Czyli troszeczkę to jest tak jak z posiadaniem prawa jazdy i karty rejestracyjnej pojazdu. Każdy samochód, który mamy, ma C, każdego samochodu mamy kartę rejestracyjną. Każdy samochód musimy pójść do urzędu komunikacji i zarejestrować. Analogicznie jest z pozwoleniem na broń. Z tą różnicą, że pozwolenie na prawo jazdy dostajemy na nieokreśloną liczbę pojazdów, a pozwolenie na broń dostajemy na określoną liczbę broni. Okej. To, co jest istotne, amunicję można nabywać. Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji. Czyli jeśli mam pozwolenie na broń taką i taką, kaliber 9 mm parabelum, to nie mogę sobie kupić amunicji 45 na przykład. Tak? Więc to też jest istotne. Dobrze. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom. To, co jest istotne, to pewnie dla studentów nie mających ukończonych 21 lat. Niestety, przed 21 rokiem życia nie można się starać o pozwolenie o broń z jednym zastrzeżeniem. Na wniosek Szkoły Organizacji Sportowej Polskiego Związku Łowieckiego Stowarzyszenia Obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat i także tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Czy jesteśmy w klubie sportowym, teoretycznie nie mam doświadczeń, nie wiem jak to wygląda w praktyce, czy jakiemuś 16-latkowi dało się przejść tą drogę, ale teoretycznie ustawa na to pozwala. Więc tak, 21 lat to jest podstawowy warunek. Nie wydaje się osobom z zaburzeniami psychicznymi. To jest sprawdzane przez psychologa i psychiatrę, przez psychiatrę konkretnie. Wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Czy to znaczy, że każdy, kto chce ubiega się o pozwolenie, będzie takiemu testowi poddany? Tak. Trzeba iść do psychiatry, trzeba iść do psychologa. Badanie psychologa to jest zupełnie 2 testów. Badanie psychiatry to jest taki krótki wywiad rodzinny, sprawdzenie, nie wiem, dotknięcie nosa z zamkniętymi oczami, stanięcie na jednej nodze z zamkniętymi oczami. No i realnie rzeczy, które sprawdzają bardziej stan neurologiczny człowieka, czy tam nie mamy padaczki, czy czegoś już
rzeczywiste jakieś diagnozy zaburzeń, no poza może wywiadem. Osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych, narkomanom i tak dalej, też się nie wydaje pozwolenia. Nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stanowiącym zagrożenie dla siebie, to jest istotne, to jest bardzo istotne, bo są takie, pozorom, jak ma się trochę więcej lat, łatwo polec. Jeśli było się skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jak to... Skarbowe to równa się stałe zameldowanie. Czy to jest jedno? Nie wiem. Bo teoretycznie można powiedzieć, że tak, mieszka w Polsce. To jest dobre życie, natomiast... Rozumiem, to jest dobre pytanie. Może ktoś będzie potrafił na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy to jest. Stały pobyt tam, gdzie przebywamy dłuższy czas, zameldowanie to zameldowanie. Mi się też wydaje, że to zameldowanie to jest osobne pojęcie w prawie. I gdyby była mowa o zameldowaniu, to chodziło o zameldowanie. Czyli mieszkamy na stacji, 2 lata to jest miejsce nasze w tym momencie stałego pobytu. No, o to dokładnie. No właśnie, to jest analogicznie, jak ze staraniem się do kogo składać podanie. Składać się tam, gdzie się mieszka, a nie gdzie jest się zameldowany. Skazanym za przestępstwo skarbowe. Osoby, które prowadzą firmę i miały pecha zapomnieć o łacie, czy miały kontrolę i znalezione jakieś nieprawidłowości, zostały skazane za umyślne przestępstwo skarbowe, nie zostaną pozwolone na bronię. Ale także osoby skazane za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, nie każde, ale takie przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Jeśli ktoś ma wyrok za jazdę po pijaku, to nie dostanie broni. Także jak ktoś lubi ryzykować i wypić i pojechać, to jest, jeśli ma, to można albo nie otrzymać, albo stracić pozwolenie na broń. Tak, o tym wspomniałem, że pozwolenie na broń nie wydaje się osobom, które nie mają ukończone 21 lat z zastrzeżeniem, że można się na to starać. I teraz tak. To jest to, o co ktoś pytał. Osoby, których mowa w artykule 15 ust. 3, 4 i 5 zwane dalej osobami ubiegającymi się, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. Nie są to naprawdę straszne badania. Krótki teścik u psychologa, krótki wywiad i badanie u psychiatry, dodatkowo okulista i ten akurat sprowadza się tylko do zdobycia tam 300-350 zł na te wszystkie badania. No bo badania lekarskie i psychologiczne, artykuł 15e, prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się, żeby nie było wątpliwości. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji. Czyli staramy się o broń do pozwoleń do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, idziemy na policję zdawać egzamin. Można tego jednak uniknąć, ponieważ od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze policji i innych służb, ale członkowie Polskiego Związku Strzelstwa Sportowego. Krótkie ogłoszenie. Tutaj pani z szatni prosi, żeby osoby, które mają kurtki z numerkami, przywiesiły te kurtki do miejsc, gdzie są, gdzie szatnia bez numerków, bo pani zamyka szatnię. Nie wiem tutaj, ile osób ma tam kurtki. No, wisi tam 10 kurtek około, więc jeśli ktoś tam ma kurtkę, to prosi o przywieszenie jej. Mnie was najbardziej pasjonujący fragment. Egzamin na policji, lepiej uniknąć egzaminu, zdawania egzaminu na policji. Dużo prościej jest zdać egzamin, który jest egzaminem dla członków Polskiego Związku Strzelstwa Sportowego, czyli tak zwany patent, który kosztuje 400 zł niestety. Jeśli znaleźliśmy taki patent, nie musimy już zdawać, chodzić na policji, przed policją zdawać egzamin. Właściwy organ policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła. I no, to są
to są wszystko przepisy, są bardzo mocno uregulowane i trzeba o tym wszystkim pamiętać. Trzeba pamiętać o rejestracji, obowiązku rejestracji broni. Trzeba pamiętać o tym, żeby zawiadomić o utracie broni. To jest w ogóle sytuacja dosyć okropna. Lista prokuratury i tak dalej. Ale na przykład to, o czym się często zapomina, kiedy... Znaczy, często może się nie zapomina, ale o czym łatwo zapomnieć. Kiedy się przeprowadzamy, niekoniecznie przemeldowujemy, ale przeprowadzamy i tym samym przynosimy naszą szafę z całą bronią, musimy zawiadomić policję o tym, że się przeprowadzamy, że zmieniamy miejsce stałego pobytu. I teraz tak, właściwy organ policji może oczywiście odmówić wydania pozwolenia. Punkt pierwszy mówi o tym, że osoba, która ma zakaz noszenia broni, jeżeli pozwolenie zawiedzie nosić, również może mieć cofnięte pozwolenie na broń. Punkt czwarty jest najistotniejszy. Mamy przy sobie broń, idziemy na strzelnicę, gdziekolwiek, nosimy ją, nie dotykamy alkoholu, tak samo jakbyśmy cały czas prowadzili samochód, na tej samej zasadzie. Jeśli ktoś się przemieszcza z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego, żeby nie było wątpliwości, cokolwiek, maryśka, LSD, amfetamina, alkohol, cokolwiek, mamy przy sobie broń, właściwy organ policji cofa na pozwolenie. I proszę zwrócić uwagę na sformułowanie w pierwszym zdaniu, właściwy organ policji cofa. Nie ma tutaj, może cofnąć, później będzie artykuł, który mówi o sytuacjach, w których jest uznaniałość. Policja może, ale nie musi. Tutaj musi pocofnąć, po prostu cofa. Tracimy pozwolenie na broń. Oraz punkt czwarty, który jest istotny, ustęp czwarty jest również istotny. Właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Czyli jeśli przestaniemy być członkiem klubu sportowego, przestaniemy jeździć na zawody, nie będziemy mieli licencji Polskiego Związku Strzelca Sportowego, policja może cofnąć pozwolenie na broń. No i tu też sytuacje, w których mogą cofnąć, czyli jeśli nie zarejestrujemy broni, nie poddamy się badaniom lekarskim w przypadku posiadania akurat broni do celów ochrony osobistej, trzeba co 5 lat to powtarzać. Jeśli nie zawiadomimy o tym, że się przeprowadzamy, jeśli nie przechowujemy w sposób niewłaściwy lub nosimy w sposób niewłaściwy, jeżeli wywozimy broń na przykład za granicę bez uzyskania wcześniej zgody, i lub użyczamy broń osobom nieupoważnionym. I tutaj znowu anegdota. Taka legenda miejska, ale dobrze oddaje sens tego. Jeżeli posiadamy broń, na przykład ja mam żonę, ona nie posiada broni, nie posiada pozwolenia i odwiedzi nas na przykład dzielnicowy, ma prawo i poprosi żonę o pokazanie broni, a na tak już otwieram i pokazuję panu dzielnicowemu broń, no to niestety w tym momencie został naruszony zakaz użyczania broni osoby niepoważnionej, bo dałem żonie dostęp do broni, do której nie ma prawa mieć dostępu. Od razu pytanie do punktu piątego. Czy jest już europejskie pozwolenie na posiadanie broni? Tak, wspominałem o tym wcześniej. Jest europejska karta broni. Europejska karta broni. Tak. I można wtedy, mają są europejską możliwość wjeździć w Europie. Z tym, że za granicą nas nie przypuszczą, jeżeli nie będziemy zaproszeni na zawody z tą europejską kartą broni. To nie jest tak, że można powiedzieć się poruszać w Europie. Okej. Jasne, nie miałem okazji poruszać się z tym w Europie. Natomiast generalnie jest coś takiego jak europejska karta broni. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. To jest istotne. Czyli możemy sobie nawzajem na przykład na zawodach sprzedać amunicję. Czy między sobie sprzedać nawzajem broni, ale osoby muszą mieć pozwolenie na ten sam rodzaj broni, ten sam rodzaj i będą sprzedane, między sobą sprzedane. Oczywiście trzeba wtedy wiązać powiadomienia,
Jeśli traciliśmy uprawnienia, oczywiście jesteśmy zobowiązani zwłocznie zbyć broń i amunicję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli utracimy broń, została nam skradziona, zgubiliśmy ją, wpadła nam do jeziora, to w ciągu 24 godzin musimy o tym zawiadomić policję albo żandarmerię wojskową, jeśli jesteśmy żołnierzami. Mamy 14 dni na powiadomienie o zmianie miejsca pobytu. I możemy użyczać broni. Czyli koledzy z klubu, który ma pozwolenie ten sam rodzaj broni, możemy taką broń użyczyć. Może sobie z nią jechać na zawody. Nie ma co do tego żadnego problemu. Artykuł 28 to o tym mówi. Broń i amunicja rzecz przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych. Na czym konkretnie polega dokładnie to, co jeszcze mówił. Minister właściwie do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i warunki. To jest, ja będę mówił właśnie o rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych, rozporządzenia dotyczącego przechowywania i noszenia broni, ale niestety jak mamy broń, to trzeba śledzić przepisy, śledzić zmiany, bo na przykład rok temu wszedł obowiązek posiadania szafy w klasie S1, żeby do przechowywania broni, więc osoby, które wcześniej miały pozwolenie na broń, kupiły sobie zwykłe szafy, które spełniały starsze rozporządzenia, mają ileś tam lat stosowania, się tego nie dostosują, mogą tracić pozwolenie, więc to jest troszeczkę obciążliwe, ale generalnie jak jest się w środowisku strzeleckim, chodzi się do klubu, to ludzie się wymieniają takimi informacjami, więc też nie trzeba z drugiej strony siedzieć z nosem w dzielni miejsca. Czy zdarzają się kontrole? Że ktoś przychodzi niezapowiedziany i chce skontrolować. Zdarzają, ale to będzie kolega, który ma od lat broń, więc on będzie więcej wiedział na temat. Natomiast z tego, co mi się zdarzają, i jak najbardziej są uprawnione do tego dzielnicowy, żeby przyjść. Tylko ile wiem, zawsze się zapowiada, nie wchodzi tak z buta, nagle nam wali do drzwi. Okej. Artykuł 3 to jest formalny. Jeżeli istnienie z bezpieczeństwa państwa utworzonych publicznego wymaga, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić w drodze rozporządzenia na obszarze całego państwa w określonych obszarach na czas określony zakaz noszenia i przemieszczania. Jakiś stan wyjątkowy czy coś takiego. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz z zagranicy. Tu tylko kilka punktów jest dla nas istotnych. Dobiegam do końca swojej części. Przewożenie broni, amunicji środkami transportu publicznego jest dopuszczalne, czyli można wieźć broń autobusem, ale ona musi być wtedy zawsze rozładowana. Osobna broń, osobna amunicja, osobne magazynki. To jest to, co mówi ten ustęp pierwszy. Przewożenie broni, amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych można samolotem przewozić broń, ale nie w kabinie. Ją się nadaje na bagaż. Oczywiście mówiąc o tym, że broń, mam z kamerami posiadaczem i tak dalej, nadaje się na bagaż i to sobie leci. To jest wielkie halo wtedy. Bo jeśli chodzi o kwestię przenoszenia broni, bo zawsze o tym mówi, a niekoniecznie wiem na jakiej podstawie to jest. Kwestie wszelkiego rodzaju pokrowców, toreb i tak dalej, że broń nie powinna być raczej przenoszona widoczna. Nie wiem, czy to jest jakoś tak, o tym rozporządzeniu mówię. Okay. Ale to o tym jeszcze mówił. Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą tego rodzaju usługi. Teoretycznie można wysłać pocztą. I to wywóz broni i amunicji za granicę wymaga zgody właściwego organu policji, chyba że mamy europejską kartę broni palnej, uprawniającą do wwozu broni na terytorium państw członkowskich. Tyle można. Mając europejską, można sobie pojechać za granicę. Teraz tak, osoby, które chcą kupować za granicą, od razu sprzedaję takie Allegro dla posiadaczy broni, www.egram.de, portal, na którym społeczność strzelska się zapracuje. Trzeba przeczytać, zapoznać się z artykułem 437, no i podpytać osoby doświadczone, żeby wiedzieć, jak sprowadzać za granicy. Zwłaszcza kolekcjonerzy mogą kupić wiele ciekawej broni na eganie.
Podobno z Niemiec jest to stosunkowo proste, ze Stanów bardzo trudne. Tyle skrótowo, natomiast szczegóły w artykule 37. Ustawa reguluje także strzelnice. To jest punkt bardzo istotny. Również broń palna, przeciwieństwo do wiatrówek oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych, sportowych tylko na strzelnicach. Nie możemy sobie strzelać gdzieś tam na łąkach czy przy lesie. No i oczywiście przepisy karne. Kto porzuca broń palną lub amunicję, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną, czy też są za to grzywny, kara aresztu. Jeśli nie dopełnimy obowiązku rejestracji broni, nie dopełnimy obowiązku zawiadomienia policji o zmianie utracie w zbyciu. Jeśli nie dopełnimy obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca pobytu, za to wszystko są grzywny, może być też areszt zastosowany. Zanoszenie broni po użyciu alkoholu lub narkotykach też podlegamy tej samej karze, czyli karze aresztu albo grzywny. Tak samo wóz, wywóz, przesyłanie przez kogoś, kto nie ma uprawnień, przechowywanie w sposób umożliwiający dostęp, czy jeśli złamienie kogoś z tych zasad, to poza tym, że mogą nas odebrać, a czasem muszą odebrać pozwolenie na broń, no też otrzymujemy grzywnę. Tak samo jak z posiadaniem samochodu, płacimy mandat, a możemy stracić prawo jazdy za niektóre wykroczenia. To jest tak naprawdę powtórzenie wszystkiego tego, co było mowa wcześniej, z dodaniem, że za to również jest kara grzywny lub areszt. Tak, strzelanie poza strzelnicami, naruszanie nawet regulaminu na strzelnicy, kara grzywny. Poruszanie się z bronią wymaga przenoszenie broni wymaga zawsze posiadania przy sobie legitymacji posiadacza broni albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni. Więc tak samo jak z samochodem musimy mieć sobie prawo jazdy i kartę pojazdu. Przepraszam, mam pytanie. A czy jest gdzieś, właśnie, bo nie pamiętam, zapis jakiś, co w przypadku, jeżeli przyjmijmy, że posiadam 10 jednostek, a cofnięto mi pozwolenie. Ta broń z automatu staje się, ja nie jestem prawopoważony. Masz obowiązek sprzedaży tej broni. Nie było to wcześniej wspomniane, może tego nie zaakcentowałem. Jeśli tracimy pozwolenie na broń, mówimy o sprzedaży broni. Ale mam jakiś czas na to? Jest? Dwa tygodnie? Nie, czasu nie mam, broń trafia do depozytu policyjnego. A, broń trafia do depozytu, właśnie. Pierwszy rok jest gratis, tylko co pamiętam, potem nam trzeba płacić za nie. Okej, okay. No to mam wyjaśnienie. Broń trafia do depozytu. Nie możemy, jakby nie dysponować. Właśnie, broń trafia do depozytu, mamy czas na sprzedanie. Okay. W razie popełnienia wykroczeń można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy. No i orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenie. Dla rozluźnienia karabinek PWS MK 116 R15, kaliber 223 Remington. Kosztuje takie, no to jest bardzo dosyć takich jeden z droższych karabinków płuchowych, 9900 zł bez optyki, i to można mieć na licencję na pozwolenie na broń sportową. A swoją dokładnie jest czegoś takiego, strzelałem na zawodach dzięki uprzejmości kolegi z klubu 2 miesiące temu w Ostrucie z zawodnikami. Taka zresztą anegdota, jak się zapisuje do klubu, nagle się okazuje, że koledzy, koleżanki z klubu mają fioła na punkcie broni, mają kilkadziesiąt sztuk broni w domu, najróżniejsze, i nagle się okazuje, że możemy strzelać z broni, która może dla kogoś jest na przykład jakimś marzeniem, czy czymś, co wow, bardzo chciałbym z tego postrzelać, okazuje się, że nasi koledzy z klubu akurat to mają. To tyle, jeśli chodzi o ustawę o broni amunicji. Pytania z tej ustawy są na patencie
Ja musiałem sam przed egzaminem. A mówisz kilkadziesiąt sztuk broni, ale tam było, że wyeksportowało 8 sztuk kolekcjonerstwa. Tak. Rozszerzasz pozwolenie. Ale mogę rozszerzać pozwolenie, tak. Może być właśnie i raz sądowi na kolekcjonerstwo, bo chyba nie mi umknęło. Też. Tak, jak najbardziej. Nawet lepiej się starać za jednym razem na broń sportową kolekcjonerstwą, dlatego że przechodzi nasze badania lekarskie tylko raz. Są dwie osobne płaty skarbowe, ale badania lekarskie są jednak wspólne dla wszystkich. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z zeszłego roku, więc nawet w społeczności strzeleckiej nie do wszystkich to dotarło. Ono też wywołuje sporo czasem kłótnie, niepotrzebne i dyskusje wśród strzelców. Tylko kilka istotnych punktów z tego rozporządzenia. Broń na czas przechowywania ma włączony magazyn oraz jest rozładowana. W taki sposób przechowujemy broń w szafie. Amunicję przechowujemy w pudełkach lub pojemnikach, czyli nie możemy mieć jej w magazynkach, nie możemy mieć w broni załadowanej w sejfie, musi to być wszystko rozładowane. Z tym, że to dotyczy broni posiadanej na świadectwo i takich osób, które mają broń prywatnie, nie dotyczy ten zapis konkretny. Tak? Tak, to rozporządzenie jest takie trochę nietypowe, bo tam są dwa artykuły, i artykuł pierwszy dotyczy podmiotów, artykuł drugi dotyczy osób posiadających broń prywatnie. I tam większość tego rozporządzenia to jest ten artykuł pierwszy, on ma większe obostrzenia, a artykuł drugi ma mniejsze. To dziękuję za wyjaśnienie. Jeszcze tam komentarze tego i tak. Rozporządzenie jest tak dosyć nietypowo skonstruowane. Umknęło mi to w takim razie. Wobec tego to można pominąć. Natomiast to, co jest istotne, paragraf 5 mówi że o tym, że musimy kupić sobie, jeśli zdobywamy pozwolenie na broń, chcemy tą broń posiadać, przechowywać, musimy kupić sobie na nią sejf, który spełnia normę S1. I żeby jakby pokazać naocznie, o co chodzi, przykładowy sejf na broń krótką, spełniając normę S1. 380 zł, sejf na broń długą S1, taka wielka szafa na poszczególne amunicje, cena 1100 zł. Przepraszam, powiedziałem za daleko. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo, ale to praktycznie nikogo z nas nie dotyczy. Osoby posiadające broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych mogą ją przechować nie w szafie, ale w specjalnych gablotach. I tyle. Kilka słów o noszeniu broni. Było pytanie, to rozporządzenie to reguluje. Broń palną nosi się w kapurach lub futerałach. Broń palną przeznaczoną do ochrony, czy nie w ręku w ten sposób. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny w kaburze przylegającej do ciała. Tak, w sposób jak najmniej widoczny w kaburze przylegającej do ciała. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, z zastrzeżeniem, że chodzi tutaj o broń sportowych, a nie kolekcjonerskich i pamiątkowych, bo tam ustawa jednoznacznie to wykluczała noszenie. Broń palną nie przeznaczoną do ochrony osobistej, czy na przykład sportową, o ile jest to możliwe ze względu na jej ilość i wielkość, czyli oczywiście dotyczy to bloka tego rewolweru, ale nie kałasznikowa, nosi się w sposób określony w ustępie drugim. Czyli tak samo jak broń do ochrony osobistej. W kaburze, w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. I to, co jest istotne, bo to znowu jest, są próby jakby sztucznego zawężania tej ustawy, tego rozporządzenia. Nie ma czegoś takiego, że nosi się strzelnicę, nosi się, nie wiem, do rusznikarza, nosi się. Jeśli noszę broń sportową, to noszę ją w ten sposób, czyli w kaburze przylegającej do ciała, ewentualnie w jakimś futerale, jak jest duża. Ale nie muszę, absolutnie nie muszę mówić o tym, gdzie jadę. Nie muszę to być strzelnica. Ustawa tego nie reguluje. Kiedy mam prawo jazdy, to nie muszę jechać w określone miejsce do pracy czy do szkoły. Mam prawo jazdy, to które upoważnia mnie do poruszania się po drogach publicznych i koniec, kropka.
pozwolenie na broń do celów sportowych, upoważnia do noszenia tej broni w kaburze w sposób jak najniewidoczny, w kaburze przebiegającym do ciała. Koniec, kropka. I to jest taka wymowa tego rozporządzenia. I tyle. Oczywiście należy, to jest jeszcze, jak mamy broń w szafie, to musimy jeszcze prowadzić ewidencję tej broni. Przebrnęliśmy przez ustawę na pocieszenie, właśnie przypomnę, że to jest, te pytania są na egzaminie na patent. To samo, tylko w sposób prosty, przystępny i krok po kroku powie Jakub. Czyli co krok po kroku musimy zrobić, żeby w ciągu 6 miesięcy do roku mieć pozwolenie na broń? Jeszcze pytanie, które zapewne nurtuje bardzo dużą część tutaj nas zgromadzonych. Co w wypadku awaryjnego, koniecznego użycia takiej broni sportowej do celów osobistych? Czyż wiemy, że lepiej, żeby nas jeden zrobił, niż żeby nas 6 miało? O tym mówię osobna ustawa. Tak naprawdę prawo, nie chcę się wypowiadać, bo to jest temat dosyć szeroki, bo orzecznictwo sądu, czytałem opracowanie z 2003 roku, także już troszkę nieaktualne, ale do 2003 roku orzecznictwo było tragiczne, czyli większość ludzi, którzy używała broni albo jakichkolwiek przedmiotów, przekraczało granicę, było tak rane, że przekracza granicę obrony koniecznej. Tylko na terenie prokuratorskim, a potem już w sądach nie. W sądach nie, ale generalnie prokuratorzy z reguły takie osoby ścigają. Sędzia ma możliwość uwolnienia nas od zarzutu przekroczenia granic obrony koniecznej, ponieważ usprawiedliwiając to tym, że byliśmy szczególnie wzburzeni, tak? W stanie strachu. I w związku z tym nie podlegamy karze. Natomiast nie istnieje w prawie polskim jednoznaczne ustawodawstwo, które pozwala po prostu korzystać z broni, żeby się mu bronić. To jest tak naprawdę, bardzo wiele zależy od dobrej woli sędziego i sądu, żeby taką osobę, która jest z automatu przez prokuratora oskarżana, żeby po prostu ją w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem po prostu nie widzieć. Uniewinnia się w ponad 90% przypadków. Obecnie? No jak mówię, czytam pracowanie z 2003 roku i tam było właśnie statystyki były tragiczne, ale też tak słyszę z opowiadań, że nastawienie sądów i sposób myślenia sędziów się zmienia, ewoluuje coraz bardziej. Myślą w taki sposób, że jak człowiek się broni, to on broni się wszelkimi dostępnymi sposobami i koniec, ma do tego prawo i tyle. W tym zakresie to przyjmuje każdemu przeczytać artykuł 25 kodeksu karnego i sobie samemu wyraskuje się, jak on się wydarzy. Okej. Bo tam przepisy są właśnie jedno, orzecznictwo jedno i tutaj lepiej nic nie podpowiadać. No, ja się tego nie powiem. No, z rzecznictwem się spotkałem różnym. Chciałem wspomnieć o trzech rzeczach, od których można zacząć. Po pierwsze, chciałem zareklamować Ruch Obywatelski Miłośników Broni. To jest organizacja, która zajmuje stowarzyszenie, które zajmuje się promowaniem broni polskiej, ale także dbaniem o to, jakie ustawy są uchwalane w Sejmie po to, żeby właśnie prawo do broni było jak najbardziej liberalne. I także warto ich wspierać, warto się zapisać. Mam nadzieję, że stają się polskim National Rifle Association. Rzeczywiście mają już kilka sukcesów na koncie i to, że obecny wykon lewą ustawy też poprawki, które były wnoszone w międzyczasie, też są między innymi dzięki ich pracy. No sam jestem szarym członkiem, ale praktycznie się nie przyłożyłem, bo za zapłacenie składki. Są różne organizacje, także w Gdańsku, które nie tylko, w całej Polsce, które prowadzą otwarte szkolenia dla wszystkich. Nie musimy mieć pozwolenia na broń, tak jak możemy iść na strzelnicę, tak możemy iść na bardzo fajne szkolenie z broni.
z obsługi broni. Polecam, tak jak nie jeździmy samochodem, po prostu wsiadając, jadąc, tylko chodzimy na jakiś kurs prawo jazdy. Jest mnóstwo, coraz więcej takich firm prywatnych i jakichś grup, które prywatnych instruktorów, którzy szkolą z obsługi broni. Bardzo polecam warszawski Gron Group. Bardzo profesjonalnie uczą obsługi broni, tak naprawdę do celów, takiego, jak chcemy posiadać bloka do celów obrony osobistej, to tam właśnie nauczymy się, co z nim robić i jak go używać. Byłem na szkoleniu jednostki strzeleckiej 4018 Gdańsk, ma swoją stronę na Facebooku. Byłem na szkoleniu całodniowym z Kałacha, bardzo fajnie prowadzą szkolenia, są tu z Gdańska. Wiem, że robią różnego rodzaju szkolenia związane z bronią i obronnością. Można ich znaleźć na Facebooku, pewnie będą robić coś jeszcze. Takich miejsc jest coraz więcej i takich firm oferujących szkolenia jest też coraz więcej. No i oczywiście na każdej strzelnicy jest instruktor, można pójść. I to z mojej strony byłoby na tyle. Dziękuję.